Cześć, z tej strony Racht i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dziś, moi drodzy, przygotowałem dla was 10 według mnie jednych z najlepiej zbudowanych budowli w Minecraft, o których byście nie sądzili, że w ogóle zostały zbudowane. Dzisiaj tak trochę w gimbuskiej czapeczce, ja wiem, ale już na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło i oczywiście oglądajcie do końca, bo to, co wam dziś pokażę, jest naprawdę dobre. Ale czemu się tym dziś akurat zająłem? Ponieważ, jak wiecie, buduję duże projekty, m.in. Erebor, Gwiezdny Niszczyciel. Teraz buduję kolejny statek, który będzie, że tak powiem, jedną z większych budowli na aktualnej kwadratowej masakrze. Więc dziś po prostu podłapiemy może coś na kolejne edycje i może coś nas zaciekawi i zobaczymy, jak inni budują tego typu rzeczy. Na samym początku widzicie King Kong versus T-Rex. Jest to nawiązanie do tego filmu, który był King Kong Wyspa Czaszki i tam King Kong walczył z tym jednym z tych potworów. Jest to nawiązanie do tego. Jest to naprawdę jedna z fajniejszych, wymyślonych budowli, jakie powstała. I z tego, co wiem, ta budowla została stworzona w 2012 roku. I potem została trochę zmieniona. Ale według mnie naprawdę dobra robota. Kolejną rzeczą, którą raczej znacie i raczej widzieliście gdzieś, bo jest to bardzo popularne, jest to Minecraftowa Metropolia, czyli jedno z najbardziej dopracowanych miast, jakie powstało i pod względem detali, pod względem tego, jak wygląda, widać, że ktoś naprawdę poświęcił dni, miesiące, o ile nie lata, na wybudowanie czegoś tak wielkiego. No mój największy projekt trwał 1,5 miesiąca i był to Erebor, a może i miesiąc, ale powiem wam, że też się napracowałem. A zobaczcie dopiero, jakie jest porównanie do tego. Została ona stworzona w 2013 roku, tak samo jak nasz poprzedni T-Rex z King Kongiem i myślę, że wielkościowo troszeczkę większe. Oczywiście nie zapomnijcie ocenić, która według was budowla jest najlepsza ze wszystkich w komentarzach. Kolejnym, według mnie na chwali teraz, tak jak jest kwadratowa masakra na wakacjach i to, co buduje i że są piraci i Wielka Brytania, jest statek w butelce. A mianowicie statek, który jest w butelce, czyli jak wiecie, można kupować takie stateczki, kiedy się wyjedzie gdzieś na wakacje czy coś. Tak w tym miejscu mamy statek, który jest po prostu zbudowany w wielkiej butelce w Minecrafcie. Oczywiście wszystkie mamy na shaderkach tutaj zdjęcia i mega ładnie to wygląda, ale sobie pomyślcie, ile pracy zajmuje takie zbudowanie i odpowiednia skala do tego. Bo pamiętajcie, nie można sobie tak o zbudować czegoś, tylko trzeba najpierw w skali wyliczyć, czy to się zmieści w tym, czy to się zmieści w tym, bo potem będzie wyglądało to beznadziejnie. No i przechodzimy do jednej z takich, że tak powiem, na czasie budowli, bo mianowicie jest to Cyberpunk 2077, czyli 2077 rok, zbudowany 1:1. Rewelacyjna budowla, wszystko stworzone tak, jakby to było realistyczne miasto, 1:1. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Kolory, i uwaga, tak, tutaj o kolorach mówię, ale kolory, światła, dopasowanie wszystkiego, no według mnie jedna z lepszych budowli, jaka powstała. I znowu nawiązanie do naszego sezonu z Minecrafta, z kwadratowej masakry, a mianowicie Plane Crash, czyli wypadek samolotowy i zobaczcie, jak ten samolot jest umieszczony w dżungli. To nie ten, co my mieliśmy na kwadratowej masakrze, tylko ten wygląda naprawdę rewelacyjnie. Pomyślcie sobie, ile roboty robi samo wybudowanie samolotu, a potem jeszcze, żeby to wyglądało rzeczywiście realistycznie, jak tak zwany Plane Crash, ten, który tutaj widzicie, i żeby to realistycznie wyglądało tak jak w prawdziwym przypadku. Zniszczone trochę skrzydła, rozerwany kadłub, drzewa, które rozcięły samolot, kiedy wpadał w tą dżunglę. No, moi drodzy, tutaj widać, że ewidentnie się ktoś postarał. Kolejną rzeczą jest, moi drodzy, Akropol, czyli jedna z greckich, umieszczonych w Atenach miejscówek, jeżeli to tak mogę nazwać, góra Akropol. Jest tam i teatr starożytny, widać już na pierwszy rzut oka, jest oczywiście świątynia, która jest na samej górze umieszczona
i takie mini koloseum z tego co widzę, czy to też może był teatr, nie jestem pewien, ale tak mi się podobają takie klimaty, jeszcze gdzieś ścieżki tutaj są umieszczone i nie tylko, że to naprawdę oddaje takiego klimatu. I to jest jeden z moich kolejnych projektów, które chciałbym wybudować, a mianowicie nie Akropol, ale takie rzymskie miasto ze ścieżkami gdzieś tam w górze, a może takie miasto Majów, które zostało też zbudowane bardzo dawno temu, bo to też rewelacyjnie będzie wyglądało i myślę, że podobnie do tego. To ujęcie jeszcze z lotu ptaka daje takiej potęgi według mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, ale sami ocencie w komentarzu. I przechodzimy do SS August Victoria, czyli jednego z parowców, który pływał w 1888 roku i też, to znaczy tutaj, no tak, no z Titanikiem to możecie pomylić, rzeczywiście, ale mega ładnie wygląda. Najbardziej mnie zawsze ciekawi, jak oni robią te liny. Te liny na pewno będą jakimiś płotkami czy czymś zrobione, ale z daleka to wygląda rewelacyjnie, natomiast od przodu, jak się podejdzie, no to już troszeczkę gorzej. Szkoda jedynie, bo to jest mój pomysł, że chainów, które teraz możemy zrobić w nowej wersji 1.16.2, nie da się zrobić pod ukosem. To by było rewelacyjne. Dawałby takie możliwości, no nie wiem, trzymać na przykład jakiegoś, zrobić zwierza w... na przykład zrobić triceratopsa, który jest, nie wiem, zakuty właśnie w kajdany jakieś czy coś i pod kątem tak złapane. To znaczy można też na prosto, no ale ładnie by wyglądało. Jedna z moich ulubionych budowli, bo jest to cały zamek z Gry o Tron. Nie wiem dokładnie który, nie wiem jak się nazywał, ale zobaczcie, jak jest ładnie to usytuowane w świecie, to znaczy w Minecrafcie, bo pasuje idealnie cały teren do tego. Tą potęgę, te grube mury, baszty i nie tylko, no według mnie też jedna z lepszych budowli, jakie została wybudowana. I pomyślcie, że rzeczywiście ktoś to budował, tylko że przypuszczam, że raczej na game modzie, natomiast nie tak jak ja w realu budowałem na przykład Erebor, no ale tak czy siak awesome. No i moi drodzy, też jedno ze zdjęć i jedno z wielu widzianych zdjęć w internecie ze zrobionego Chicago w Minecraft. Chicago, czyli jedna, jak to się mówi, stolica Polaków. Jest to w Ameryce i miasto, gdzie bardzo, ale to bardzo dużo Polaków mieszka. I zrobienie takiego Chicago 1:1 w Minecraft jest wielkim wyczynem. Wyobraźcie sobie, że jak ja robiłem jeden z wieżowców dużych i naprawdę ciężko było zrobić tak, żeby ładnie on wyglądał i był wpasowany i wymiarowo i to, a tutaj macie całe miasto zrobione, no właśnie. Całe miasto wieżowców i wszystkie pasują do siebie. No, myślę, że jedna osoba tego nie zrobiła na pewno, no ale kto wie, może też jakąś ekipkę odbudowania bym ogarnął i może wtedy by coś wyszło z tego. I może byśmy zbudowali jakieś, no nie wiem, no, na przykład rzymskie, greckie bądź inne miasto, w zależności jakie byście chcieli. No i ostatnie, czyli Anfield, zbudowany w Minecrafcie. Jest to stadion Champions Liverpool FC, i jest też zbudowany 1:1. Osobiście jakoś nie jarają mnie budowle na przykład stadionów i nie tylko, bo nie widzę za bardzo, że tak powiem, sensu takiej budowli w Minecraft. To znaczy, wiecie, zamki spoko, jakieś miasta spoko, ale takich pojedynczych, takich właśnie stadionów czy coś, no nie jestem tego jakimś dużym fanem. Ale i tak widać, że ktoś naprawdę musiał się napracować, bo jest to rzeczywiście 1:1 odwzorowane. Czyli jak wiemy, jeden klocek w Minecraft ma 1 metr, no to odwzorowane 1:1, a może nawet więcej, a może mniej. 50? Nie jestem pewien. Ale też ktoś musiał włożyć naprawdę mega, mega dużo pracy w to, co buduje. Tak jak już powiedziałem, o wiele łatwiej jest wybudować na game modzie, natomiast w survival trochę ciężej, dlatego nie powstają takie budowle na survivalu. Ale myślę, że jeżeli by ktoś chciał i chce poświęcić 10 lat swojego życia na budowę na przykład, no nie wiem, kuli ziemskiej w Minecraft, no to trzymam kciuki, powodzenia. I moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przegląd tych 10 wybranych przeze mnie budowli, które według mnie są naprawdę niesamowite pod względem tego, że ktoś to zbudował i że ktoś miał pomysł i zrobił w skali prawie 1:1 wszystko, co było pokazane na dzisiejszym odcinku. Niesamowite, jak Minecraft daje możliwości,
ale dobrze o tym wiecie, bo sami też gracie w Minecrafta, jeżeli oglądacie ten odcinek. No chyba, że was zaciekawiło, jakie są te najlepsze budowle na świecie z Minecraft. A wam dziękuję bardzo za to, że oglądaliście. Napiszcie w komentarzu, która według was budowla jest najlepsza. Ja oczywiście poprzypinam serduszka, jeżeli jesteście pierwsi. No i do zobaczenia na live streamku dziś wieczorem, ale dziś będzie wcześniej live'ik, bo będzie, moi drodzy, około godziny 19, więc 19:00 wpadajcie na kanał, zobaczymy ile osób będzie i do zobaczenia na jutrzejszym odcinku. Cześć!